będziesz miała pierścionek za ręce. Dobrze, no coś ci można podejrzeć. Na babcie. Halo. Na tam z tyłu na? Na babcie. Na babcie. Moja babcia przeżyła nawet nie takie jak ty. Przypominasz mi babcię. Widzisz ją? To moja babcia. Zrobimy to na babci i dziadka? Tam coś, co można podebrać na balon. Tak było. No to na balon. Ty masz dwa, ja mam dwa. Chyba choroba się nazywa. Normalnie dmucham lepiej. Gdzie pani tak jedzie? Proszę dmuchać w balon. Co? Prezerwatywa? Chyba oszalałaś. To jest jak jedzenie cukru przez szybę. Z kapelusza albo stenki z kapelusza. Tutaj Tadek nam przyniósł, oni ich nie widzieli, tylko ja ich widziałam. Ja powiem im, co oni mają tutaj odegrać, a oni będą musieli to odegrać. I na przykład, uwaga, gdyby ludzie zachowywali się jak postaci z kreskówek, to... No właśnie. Nie ma takiego dziwu. No. O kurde, kanał. O! Skończyły się ziemniaki i idę po nie przez ścianę! Co? Spoko, skoczę do sklepu. Ping! Okej, dobra, kolejne. Gdyby oczy były w innym miejscu niż twarz, to... Widzę was! Były w innym miejscu niż twarz, to... Wiem, że to przykre. Cześć, licznotko. Widzę cię, widzę. Tam wszystkich was widzę. Nie tak. Synku, popatrz mi prosto, czyli powiedz, piłeś? Wyglądasz dzisiaj niebiańsko. Oczy mam tu. Okej, kolejne. Czym jeszcze zima może zaskoczyć kierowców? Czarnym asfaltem. Tak, śnieg. Mówiący śnieg? Tego jeszcze nie widziałem. Szerokiej drogi, szerokiej drogi. Jak proszę tak tanecznym krokiem, to mam osoby, które nie powinny tańczyć na róże. Co? Osoby, które nie powinny tańczyć na róże. Jest dzisiaj z nami traktor. Jest tylko głową, niestety. Siąść do pociągu. Okej, i ostatnie z cyklu Tadek napisał, mianowicie gdyby rośliny mogły mówić, to... Podlej mnie, człowieku, podlej mnie. Babu, ty przy...
kolejne 2 tygodnie. Dobra, słuchajcie, koniec tego. My, kasztany, kasztanowce w końcu musimy zemścić się na ludziach. Znowu cholerny nawóz organiczny. Jak to śmierć. Ej, klonowy noski, znowu będziemy bawić się w spadanie na nosy ludziom. Azor? Won! Won Azor! No, poznałam jedną. Mówią, że ją później spadają. A wiesz, ze mnie cały czas coś zrywają. W ogóle naćpana od 2 tygodni nie mogę chodzić. No, święta, jestem, spierdalam się schować.